Jak widzieliście przed chwilą, nie mogę się powstrzymać, no i dałem to nasze nowe intro. Oczywiście, jeśli ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę. A tak na poważnie, to halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Huskes, a to jest kolejny, bodajże już szósty odcinek z serii Zagrajmy w Kroniki Riddicka, ucieczka z Butcher Bay. No i w poprzednim odcinku zabiliśmy Abbota. To tyle. Tak więc idziemy dalej. Do tych ziomali. Oczywiście musimy poczekać, aż zgaśnie światło. O, właśnie. I teraz idziemy tam. O, właśnie. Bardzo dobrze. No i musimy ich... i skręcić im karki. No. Dobre. To było bardzo dobre. Nie zauważył mnie? Fajnie. No pięknie. Nigdy wcześniej mi się to nie udało. Ale dobra. No idziemy dalej. No. Dalej. Dobra. Widzę, że mamy tutaj klucz do włazów. I tutaj jest jakiś panel z naszą upragnioną listą. No i zaspoileruję, to nie jest cała lista, jest jeszcze jedna połowa. A po co ja korzystam z tego nanomeda? Powiedzcie mi. No dobra. Zawsze coś. Dobra, i teraz gdzie mamy iść? Tutaj są jakieś włazy. Pójdziemy w ten może. Raczej do tego. No. Dobra. Mamy kasę. I teraz idziemy do tamtego, bo jeśli dobrze pamiętam, to tam było przejście do czegoś tam. Nie pamiętam do czego. A może i pamiętam, tylko nie chcę spoilerować po prostu. Kto to wie? Dobra, jesteśmy na górze. Tylko teraz... no. Trzeba... o, już słyszę. Już słyszę, no. Jesteśmy na górze windy. No to idziemy. A teraz ładowanie długie. Albo nawet i nie. No. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w kopalni. Tylko teraz trzeba się dostać właśnie... znaczy trzeba stąd wyjść, ale nie radziłbym tędy, bo zauważą nas strażnicy. Także użyjemy sobie tego przejścia. Dobra, jesteśmy w środku i musimy iść chyba tą stroną. Wtedy raczej, no. No i chyba się nie pomyliłem, bo tam będzie chyba jakiś strażnik, tak mi się wydaje. No, się przekonamy. No dokładnie, tylko poczekamy trochę może. No i teraz. Ale on się już odwraca, więc się schowamy na chwilę. Dobra. Już chyba tutaj nie przyjdzie, tak mi się... o, jednak przyszedł. Może spróbujemy. Dobra. Jesteśmy w domu. No. I fajnie. Teraz idziemy tutaj. Pięknie. No i teraz... może skręcimy sobie tutaj. O, fajki są. Kolejne do kolekcji. No i idziemy dalej. Strasznie długi ten tunel. Dobra, jesteśmy... nie wiadomo gdzie. Przeczekamy to.
No. Odwróć się. No, odwróć się. Nie będę tutaj tak... Nie udało się. No. Piknie. Może uda mi się go tam zrzucić. Nie uda mi się, nie. Dobra, wyłączymy sobie światło. I teraz... Zeskoczymy na tego gościa, o. Pięknie. Dobra, mamy kasę. I teraz gdzie mamy iść? Może tutaj? Nie. Spieprzam stąd. Pójdę tam. Dobra. A teraz? Co tu nas czeka? Będzie trzeba się jakoś zakraść tam. Bo jeśli dobrze pamiętam, tam będzie... O właśnie. Tam będzie... mech. Nie zauważyli mnie, fajnie. O, o. No i co teraz? Żeby mnie nie zauważyli. Spróbuj się zakraść. No nie, no nie zauważyli mnie, śmiecie. Dobra, wspinam się. Dobra, świetnie. O, świetnie, tak. Tylko jeszcze traf. No. Czekam. No. Dalej. Dobra. Zabij mnie właśnie i spróbujemy jeszcze raz. Tylko teraz spróbujemy bez... zabijanie tamtego gościa. To chyba będzie najlepszy plan. Tylko teraz, no właśnie. Jakby to zrobić? No jeszcze mnie zauważył, no najlepiej, najlepiej. To jest mega trudne. No. Nie. Tak się nie będziemy bawić. Na pewno nie. Teraz proszę mi tu złazić stąd. Znowu źle. Dobra, biegniemy. Może nam się uda. Uda nam się. Uda. Udało się. Nie wiem jak, ale się udało. No i co teraz? O. Dobra. No jesteśmy w sercu kopalni. Fajno. Tylko teraz trzeba jakoś ominąć tych strażników. A jeśli to dobrze pamiętam, nie będzie to łatwe. No ale dobra. Idziemy. Tak myślałem. Teraz nie. Wyciągamy kosę. I czekamy, aż tu ten gościu przyjdzie. No. No, fajnie. Ale zaraz, co? Proszę mnie tu... Dobra, może skoczymy tutaj. O, mamy okulary. Nie zbliżaj się. Nie.
Nie ma. Dobra, wchodzimy i nie wiem, co z tego będzie. O, poszedł właśnie, dobra. Co tak wyskoczył? No. Ty mi tu za chwilę ma... Ty mi tu nie mów madafaka, dobra? Gdzie jesteśmy? Aha. Może wyciągniemy pałkę, chociaż niech się sobie, niech się do czegoś przyda. O. Dobra, teraz zagadajmy do tego gościa. Dobra. Idziemy tutaj. I gdzie my będziemy? Jakiś cargo transport. No i ile mamy życia? No możemy sobie... Możemy się uleczyć, o. A tam widzę jakieś fajki. Aha, dobra. Teraz musimy iść właśnie tutaj. Aha, nie będę tego komentował. Dobra. He had a fucking handgun, alright? You wanna buy the gun? Kupimy sobie. Give me the train gun. Here you go. O fajnie, teraz mamy paralizator i będzie teraz dużo łatwiej zabijać gości. Co za chwilę zaprezentujemy. Tak właśnie zrobimy. No. O właśnie. No. Słyszę jakieś nucenia. No, to było dobre. Aha, teraz trzeba poczekać. Zanim tamten mech sobie pójdzie. Dobra, poszedł. Nie poszedł. Jednak nie poszedł. Ale jego też możemy unieruchomić. Szybciej. Dobra, złaź mi z drogi. Zanim on się odwróci. Ale... Nie popisałem się tutaj za bardzo. Dobra, szybko spieprzać przed tym mechem. O, cześć. Aha. Jagger Balance. Perhaps you've heard it. I'm not a very good listener. Where's this spaceport? Straight to the point. Things down here look the same as up there, Linnick. You give, you get. You don't want to get what I can give, Jagger. Ale ma kaszel. I suspect you're right, of course. However, there's a sealed off area at the end of this corridor. Inside is a package that I need. But the area is filled with gas. No more. Dobra, mamy mu zanieść jakąś paczkę. No to będzie chyba łatwe zadanie, ale najpierw jeszcze trzeba tutaj ominąć tych strażników i tego zasranego mecha.
No. Tylko proszę mnie teraz nie zabijać, bo mam tylko dwa kwadraty. Nie trafiłem. No teraz trafiłem. Okej, idziemy tam. I mi się wydaje, że ktoś tu teraz będzie. No. Dobra, możemy ich po kolei wykończyć. Jeden, drugi. I z nieba mi spada kolejny nanometr. No, złożyłem wszystko. No to idziemy tutaj. I to jest właśnie to nasze pomieszczenie. Aha, no i... Dobra, jest ta paczka. A jeszcze uprzedzam, że będziemy musieli jeszcze tutaj wrócić. Ale to nie teraz. To jeszcze kiedyś indziej. Dobra, idziemy z powrotem do tego Jaggera. I... oddajemy mu tą paczkę. Tylko jak sobie przypominam, to... tutaj się kręcił taki jeden gościu. A jeszcze do tego mech. Nie trafiłem gościa. Dobra, przyjdź tu. Bo nie mam zamiaru tam chodzić. Dobra. Nie. Dobra, idziemy z powrotem. Fajnie, że ten mech już nas nie ściga, bo się tam gdzieś zagubił chyba. Ale myśmy tu zrobili rozwałkę. Normalnie rozwałka jak się patrzy, ale nie wnikam. Tylko jeszcze ciebie tutaj wykończę, bo zapomniałem. No właśnie. No i idziemy z powrotem. I oczywiście się wyleczymy. No. Dobra, idziemy z powrotem. No. Dobra, jesteśmy z powrotem u tego, jak on się nazywał, Armadaro. No, właśnie. Idziemy teraz. Nie, musimy poczekać. Dobra, nie chce mi się czekać. Jeśli chodzi o tego Jupitera, tak się nazywał Jupiter właśnie, i o wieżę 19, pójdziemy do niej dopiero w kolejnym odcinku. Tak więc subskrybować, komentować, dawać łapki w górę. Trzymajcie się, cześć, cześć. No znowu dwa razy zasaltowałem, już trzeci, ale dobra. No to jeszcze raz, cześć, cześć, cześć.